przewodniczy nie tylko tradycyjnym sesjom Rady Gminy. Uroczysta sesja z okazji Święta Niepodległości prowadzona była śpiewająco przez przewodniczącego Rady Strumienia Czesława Greń. Był to jego pierwszy publiczny występ, ale z patriotycznymi pieśniami nie miał problemu. One gdzieś są w naszym sercu, w nas samych. Te pieśni śpiewa się, to jednak daje się zauważyć. Często mam kontakt z młodzieżą, z młodymi ludźmi i wiem, że znają te piosenki. Większość młodych ludzi jednak gdzieś kultywuje w sobie te tradycje patriotyczne dzięki rodzicom, wychowawcom, dzięki szkole. Czesławowi Greniowi towarzyszył przewodniczący Komisji Oświatowej Jan Szeruda, zespół regionalny Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Strumień oraz harcerze z 77. Strumieńskiej Drużyny Harcerskiej. Uczestniczymy w tym święcie, pokazując też łączność z poprzednikami naszymi, z harcerzami. Jesteśmy z nimi duszą. Bóg, honor, ojczyzna to hasło dla nas przewodnie. Gdzieby nie kochały. Ale był nie tylko śpiew, były też nagrody. 14 osób i instytucji otrzymało tytuł wyróżnionego dla sołectwa, a 3 dla gminy. Wśród nich Jan Frolik za pracę na rzecz ochotniczych straży pożarnych, Teresa Pryczek za upowszechnianie kultury wśród mieszkańców oraz ksiądz Paweł Chubczak za działania kulturalne na rzecz mieszkańców Strumienia. Ja jak ja, to są ludzie, którzy ze mną coś dla tej gminy chcą zrobić. To jest wielu ludzi, to jest Bractwo Świętej Barbary, to jest społeczność miejska, rajcy miejscy, którzy pomagają, to jest grupa teatralna ze Zbytkowa, no po prostu są ludzie. Uroczystości z okazji Święta Niepodległości obchodzono w każdej miejscowości. Złożono kwiaty pod pomnikami oraz zapalono znicze. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.